Witam serdecznie. Zobaczcie, kochani, jak można rozwiązać takie zadanie. Karol mieszka w odległości 4 km od szkoły. W czwartek wyszedł z domu o 7 i pierwsze 2 km szedł w ciągu 30 minut. O ile szybciej musi iść na pozostałym odcinku drogi, żeby dotrzeć do szkoły o 7:45. Więc tak, droga jest podzielona na 2 odcinki. Pierwszy odcinek, w jakim czasie pokonał? Pierwsze 2 km. 2 km zajęło mu 30 minut. I teraz musimy to zapisać w ten sposób, żeby podać, ile przeszedłby w ciągu całej godziny. Tak? Jeżeli w ciągu 30 minut pokonał 2 km, to w ciągu całej godziny jaki odcinek drogi pokonałby? 30 minut razy ile to da nam całą godzinę? Razy 2 oczywiście. Więc 2 kilometry również pomnożymy przez 2. To będzie 4 kilometry. Czyli on szedł z prędkością 4 km na godzinę. I tak też zapiszę. W matematyce prędkość określamy małą literką V. V to się równa 4 km na godzinę. Teraz drugi odcinek. Drugi odcinek to ile mu pozostało? Skoro cała trasa to 4 km, przeszedł już 2, więc jeszcze 2 km ma do pokonania. No i w jakim czasie musi pokonać te 2 km? Musimy to obliczyć. Wiemy, że o 7 rano wyszedł. Pierwszy odcinek trasy szedł 30 minut, to już była godzina 7:30. Ma dotrzeć do szkoły o 7:45, więc od 7:30 do 7:45 jeszcze jest 15 minut. Czyli on kolejne 2 kilometry musi przejść w ciągu 15 minut. No i teraz zamieńmy to na godzinę, tak? W ciągu 15 minut przejdzie 2 kilometry, a w ciągu całej godziny ile przeszedłby? Ile piętnastek mieści się w godzinie? 4, bo godzina ma 60 minut, 60 na 15 to jest 4. Więc 15 minut razy 4 to jest cała godzina. W związku z tym 2 kilometry również musimy pomnożyć przez 4, więc to będzie 8 kilometrów. Czyli możemy powiedzieć, że drugi odcinek trasy musi przejść z prędkością 8 kilometrów na godzinę. I tak, pierwszy odcinek przeszedł 4 km na godzinę, z taką prędkością. Drugi odcinek musiałby iść 8 km na godzinę. I teraz możemy obliczyć, o ile szybciej musi iść. Czyli 8 km na godzinę, odjąć 4 km na godzinę, to wyjdzie nam 4 km na godzinę. Możemy już odpowiedzieć na pytanie. Na pozostałym odcinku musi iść o 4 km na godzinę szybciej. Dziękuję i życzę miłego dnia.